znowu coś nowego na Opolu i w okolicy, także myślę, że to jest super pomysł. Widzieliśmy na Facebooku właśnie, że też głównie akcja charytatywna to jest i stwierdziliśmy, że mimo takiej pogody chcemy tutaj wpaść i też pomóc w taki sposób. Na pewno bardzo dobra inicjatywa. Szczególnie po takiej długiej izolacji, po kwarantannie, gdzie każdy cały czas siedział w domu. Jakiekolwiek wyjście z domu to jest naprawdę bardzo dobra inicjatywa, więc... Także cieszymy się, że tu jesteś. Dokładnie. Pierwszy raz jesteśmy na takim seansie. Właśnie specjalnie przyjechałyśmy z innego miasta, żeby zobaczyć tutaj, jak będzie. Fajnie jest właśnie łączyć przyjemne z właśnie pożytecznym. Że my, spędzając fajnie czas, możemy komuś też pomóc tak samo. I ktoś z tego czerpie korzyści i pomagamy. I to jest właśnie też fajne, że się angażujemy w to. Mamy tu popcorn, mamy jakieś soki, żelki, bułki i paprykarza. Tutaj jest wino i jest sok. Dla kierowcy sok, dla pasażera wino. Jesteśmy pierwszy raz w takim kinie. Jakby to nie jest dzisiejsze rodzaj kina, więc bardzo jesteśmy ciekawi i w sumie mi się wydaje, że to jest jakby główny powód, dla którego tyle osób tu jest. Pierwszy raz jesteśmy w takim wykonaniu w kinie. No, póki co bardzo nam się podoba, jest dobra widoczność i pomyśleliśmy, że położymy się tyłem i obejrzymy wprost z bagażnika, a nie tak jak standardowo przodem, więc widzimy, że jesteśmy chyba jedynymi osobami, które wpadły na taki pomysł. Wyrwaliśmy się z równania, tak, można powiedzieć. Tak, żeby jednak to zrobić w takiej formule. No i miejmy nadzieję, że film będzie świetny. Pomimo tej pogody jest naprawdę bardzo fajnie. Zobaczymy, jak film. Frekwencja zaskoczyła nas bardzo pozytywnie. Są nawet osoby, które czekają, licząc, że kupią bezpośrednio tutaj na miejscu bilet. Aura pogodowa niestety nam nie sprzyja, tak naprawdę nam jako organizatorom, bo widzimy po osobach, które cały czas przyjeżdżają, że dla nich to zupełnie nie jest problemem, co nas niezmiernie cieszy. Jeśli chodzi o organizację przedsięwzięcia, to tak naprawdę pierwsza ekipa ochroniarska stoi na bramie wjazdowej. Kolejny punkt to jest miejsce, w którym znajdujemy się my, czyli kontrola biletów, kontrola temperatury, weryfikacja, czy uczestnicy mają maseczki. Dopiero potem jest przejazd na teren, na którym odbywa się seans. I tam również jest ekipa ochroniarska, która steruje ruchem.